Tomasz Parol, anuluj dług, bo będziemy dzisiaj o długach rozmawiać. Siedzę sobie nad przepaścią, na takim klifie, na środkowym polskim wybrzeżu, niedaleko królewskiego miasta Darłowa. I tak się zastanawiam, ile razy poczułem się, że jestem nad przepaścią. I to jest właśnie temat, o którym chcę rozmawiać dzisiaj. Rozmawiając o długach, chcę porozmawiać i powiedzieć coś do tych, co teraz się czują, jakby znaleźli się nad przepaścią. Zazwyczaj jest to zdarzenie nagłe, coś, co nas wyprowadziło z równowagi. Wiemy o zajęciu komorniczym, o nagłym zajęciu komorniczym, którego się nie spodziewaliśmy, którego się nie spodziewałeś, a które się okazało albo w sklepie, kiedy była odmowa skorzystania z karty, albo przed bankomatem, kiedy okazało się, że bankomat tobie nie może wypłacić pieniędzy i nie wiesz, co się dzieje, albo kiedy środki, na które czekałeś od pracodawcy czy jakiegoś kontrahenta, nie wpłynęły lub wpłynęły tylko w minimalnej ilości, nie w tej oczekiwanej, albo przyszło zajęcie komornicze dotyczące nieruchomości, dotyczące twojego domu, twojej działki, twojego mieszkania, czego też się nie spodziewałeś, bo to jest materiał dla tych, co się kompletnie nie spodziewali takiej sytuacji. To nie jest materiał dla tych, którzy uczestniczyli w postępowaniu sądowym i wiedzieli, że przegrali sprawę, że teraz w końcu przyjdzie komornik. To nie jest materiał dla tych, którzy zlekceważyli nakaz zapłaty, który przyszedł z e-sądu, z innego sądu, po prostu nie odpowiedzieli na niego. To jest dla tych, których komornik kompletnie zaskoczył. Nie tych bez grzechu, bo to nie o to chodzi, że kiedyś nie miałeś zaległości. To nie o to chodzi, że teraz nagle kompletnie nic nie wiesz. Rzeczywiście może był dług jakieś 15 lat temu. Rzeczywiście może kiedyś dawno był problem. Ale już o nim zapomniałeś. Już nic od tamtej pory się nie wydarzyło. To jest dla tych, którzy do tej pory co najwyżej dostawali listy od firm windykacyjnych, zawsze próbują wyrwać jakieś pieniądze bez względu na to, czy mają rację, czy nie. Ale komornik to jest co innego. Komornik dokonuje już czynności, dokonuje zajęcia. To jest autentyczne zagrożenie naszego majątku lub zawłaszczenie już tego majątku. Póki co zgodne z prawem, bo komornik zawsze działa na podstawie tytułu wykonawczego. Komornik zawsze działa na podstawie jakiegoś wyroku, jakiegoś nakazu zapłaty. Czasem nie jest to wyrok, nie jest to nakaz zapłaty, ale czasem jest to bankowy tytuł egzekucyjny, który został wydany lata temu, który uzyskał klauzulę wykonalności z sądu. On musi przejść przez sąd i trafił do komornika. Ale mówimy o tej sytuacji, kiedy ten komornik nas zaskoczy. Pierwsza rzecz, po pierwsze, nie panikujemy. Panika, czarna rozpacz to jest bardzo zły doradca. Jeżeli, trzeba pamiętać o jednym, jeżeli dowiadujemy się o czymś od komornika dopiero, to mamy wysoką szansę na to, żeby sprawę odkręcić. Dlatego, że to oznacza, że w jakimś postępowaniu sądowym nie uczestniczyliśmy. A jeżeli nie uczestniczyliśmy w tym postępowaniu sądowym, to być może było ono wadliwe. I my musimy to sprawdzić, czy było wadliwe i musimy w jakiś sposób podjąć działanie. Więc po pierwsze, jeżeli jest to zajęcie komornicze, musimy dotrzeć do komornika i dowiedzieć się, na podstawie jakiego tytułu wykonawczego to zajęcie zostało dokonane. Bank nam w tym nie pomoże. Bank tylko powie, że mamy zajęcie komornicze, taki a taki komornik, sygnatura komornicza KM, ona nic nam nie daje. Oprócz tego, że mamy zidentyfikowanego komornika przy danym sądzie. Więc musimy się skontaktować z tym komornikiem i wydostać od niego dokument,
o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, o zajęciu rachunku bankowego, o zajęciu wierzytelności, o zajęciu na przykład wynagrodzenia za pracę, jeżeli to o to poszło. Takie zajęcie jest na pewno u pracodawcy. Jeżeli kontrahent nam dokonał zajęcia, nie przelał nam tych pieniędzy w całości albo w ogóle nam nie przelał, bo powiedział, że przyszło do niego zajęcie komornicze, on ma taki dokument, on nam musi go udostępnić. Musimy do niego dotrzeć. Jeżeli już ten dokument mamy, oczywiście najgorsza psychologicznie jest sytuacja, kiedy musimy skontaktować się z komornikiem, ale trzeba to zrobić, jeżeli nie ma innego sposobu. Możemy oczywiście zbadać sprawę tak, no najczęściej jest to, albo przynajmniej bardzo często, jest to nakaz zapłaty wydawany przez sąd, przez ESO. Możemy oczywiście zacząć, jeżeli nie chcemy rozmawiać z komornikiem, od telefonu do e-sądu. Dzwonimy do e-sądu, przedstawiamy się, podajemy swój PESEL. E-sąd i się pytamy, czy były jakieś sprawy przeciwko nam. E-sąd poda nam sygnaturę takiej sprawy. Musimy się dowiedzieć, kiedy był wydany ten nakaz zapłaty, na jaki adres został doręczony i kto go odebrał. Jeżeli to był zły adres. Adres stary na przykład, z którym już dawno nie mamy nic do czynienia, albo adres błędny kompletnie. Jeżeli to nie odbieraliśmy my, tylko odbierała jakaś osoba w naszym imieniu, która nam tego nie przekazała, albo jeżeli to nigdy nie zostało odebrane, nawet na dobry adres, ale nigdy nie zostało odebrane i wróciło do sądu i sąd uznał uznał to za doręczone, pomimo że tego doręczenia nie ma, ale tak sądy postępują. Mamy szansę na odkręcenie tej sytuacji. Mamy szansę na uchylenie tego wyroku, tego nakazu zapłaty. A jeżeli uchylimy ten nakaz zapłaty, mimo że on jest prawomocny, to nic nie znaczy. Bo prawomocnie wydany nakaz zapłaty, prawomocnie wydany wyrok bez naszego uczestnictwa, bardzo często można unieważnić. I jeżeli unieważnimy prawomocność tego wyroku, ten wyrok, komornik musi umorzyć postępowanie z urzędu, zawiadamiamy o tym komornika, musi umorzyć postępowanie z urzędu i komornik musi nam zwrócić wszystkie środki, ponieważ on już nie ma tego tytułu. Ten tytuł stał się nieważny, ten tytuł wykonawczy, na podstawie którego on działał. On musi naprawić to tak, jakby do tej pory działał nieprawidłowo. Tak stanowi kodeks postępowania cywilnego, tak stanowi postępowanie egzekucyjne. No więc musimy się dowiedzieć, na podstawie jakiego tytułu wykonawczego działał komornik. Jeżeli zadzwonimy do e-sądu i okazało się, że to jest coś z e-sądu, że tam jest jakiś wyrok, tam jest jakiś nakaz zapłaty odebrany prawomocny, idziemy tym tropem. Możemy wtedy poprosić o kod dostępu do e-sądu. E-sąd nam taki kod udzieli, przyśle nam taki kod, będziemy mieli dostęp do akt, zapoznamy się z aktami. Jeżeli wiemy, że to nie było prawidłowo doręczone, że nigdy o tym nie zostaliśmy powiadomieni i to nie z naszej jakiejś tam, z naszego cwaniactwa, ale dlatego, że po prostu przyszło to wtedy, kiedy tam nie mieszkaliśmy, albo w tym okresie, kiedy mieszkaliśmy przejściowo gdzie indziej, na przykład byliśmy na urlopie i nie mieliśmy szans, żeby tego odebrać, możemy podjąć czynności unieważniające taki wyrok. I prawnicy anuluj dług bardzo często, co trzecia sprawa, którą się zajmujemy, to jest właśnie unieważnianie takich wyroków i umarzanie postępowań komorniczych oraz odzyskiwanie zabranych pieniędzy. To samo dotyczy wszczętych postępowań odnośnie licytacji nieruchomości. Więc musicie Państwo dotrzeć, na podstawie jakiego wyroku komornik wszczął to postępowanie egzekucyjne. To będzie zawsze jakaś sygnatura. Postępowania zakończone nakazem zapłaty, czy w postępowaniu upominawczym, czy nakazowym, bo są takie i takie,
to są sygnatury NC lub NCE. Postępowania, które się toczyły przed sądem, bez waszej wiedzy, ale postępowania takie normalne sądowe, które się toczyły przed sądem, bez waszej wiedzy, to będzie to sygnatura C z jakimś tam często prefiksem rzymskim lub GC, jeżeli to jest postępowanie, to było postępowanie gospodarcze. Ważne, żebyśmy my ustalili, że to się toczyło i żebyśmy się dowiedzieli, dlaczego nic o tym nie wiedzieliśmy. Bardzo często był to stary adres. To jest przy wypowiedzeniu kredytów hipotecznych bardzo częsta historia, dlatego że my kredyt hipoteczny zawieramy umowę kredytu na będąc jestem jeszcze pod starym adresem, żeby wziąć kredyt na nowe mieszkanie. Potem się przeprowadzamy do nowego mieszkania, pod nowe miejsce, ale w umowie jest jeszcze ten stary adres. Bardzo często ten stary adres jest wyciągany przed sądem. To na ten stary adres bardzo często idzie pozew, idzie zawiadomienie sądu. Sąd widzi ten stary adres umowie kredytu, więc go nie kwestionuje. Natomiast my nic o postępowaniu nie wiemy. Sąd zawiadamia nas, że jest takie postępowanie, przesyła nam pozew i my tego nie odbieramy, bo to poszło na stary adres. Ale sąd uznaje za doręczone i się postępowanie toczy. Zapada wyrok niekorzystny dla nas, no bo nie było naszej strony, nie było naszego zdania na ten temat. I potem wchodzi komornik. Więc reasumując, jeżeli jest taka sytuacja, że dowiadujecie się o komorniku, jeżeli o komorniku, którego się nie spodziewaliście, to dowiadujecie się o zajęciu, o którym nic wcześniej nie wiedzieliście, jeżeli coś się dzieje, co, czym zostaliście zaskoczeni, dowiecie się, że postępowanie sądowe, gdzie zapadł prawomocny wyrok, gdzie prawomocnił się nakaz zapłaty, bo nie było sprzeciwu, bo nie było zarzutu, trafiało na zły adres, jest szansa, wysoka szansa, żeby to odkręcić. Zapraszam wtedy na anuluj dług. My naprawdę potrafimy to robić i zajmujemy się tym. I to jest taka zasada Pareto. Mniej więcej 80% takich sytuacji się udaje odkręcić dosyć szybko. I 20% niestety nie, bo sąd staje przy swoim i musimy tam nieźle walczyć. Ale są inne wtedy nadzwyczajne środki zaskarżenia, takie jak pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, czy pozew przeciwegzekucyjny. Można coś działać. Drugim postępowaniem, które powinniśmy od razu wszcząć, jak nam komornik wchodzi, to jest skarga na czynności komornicze. Od razu mamy 7 dni od powzięcia takiej wiadomości, żeby ją złożyć. Wraz z wnioskiem o to, żeby postępowanie zostało zawieszone, ponieważ my nic o nim nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy o tym tytule wykonania. Powinniśmy taką skargę złożyć. Powinniśmy w takiej skardze napisać wszelkie zarzuty, jakie nam przychodzą do głowy. Oczywiście najlepiej, gdyby to zrobili prawnicy, bo oni się zachowają profesjonalnie, oni będą wiedzieli, co podnosić. Ale jeżeli jeszcze nie masz prawników, jeżeli nie ma czasu na to, pamiętaj, żeby taką skargę złożyć zawsze. I jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli od komornika przyjdzie wezwanie do ujawnienia majątku, to ten majątek trzeba ujawnić. Bez względu na to, co o tym myślimy, bez względu na to, jak zostaliśmy zaskoczeni. Wydaje nam się, że jesteśmy nad przepaścią, ale może się okazać, że tylko nam się wydaje, że to jest tylko kwestia czasu, że tak naprawdę musimy tylko przetrwać miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące i te pieniądze wrócą. Oczywiście jest to trudna sytuacja, ale nie jest to pozamiatane. To, że komornik mówi, że działa na podstawie prawomocnego wyroku, to nie jest nic pozamiatane, dlatego że prawomocny wyrok wydany w wadliwym postępowaniu, w wadliwie prowadzonym postępowaniu, można uchylić, nawet jeżeli on jest prawomocny. I to się bardzo często udaje. Mało tego,
to dotyczy sytuacji, to o czym mówię, także dotyczy sytuacji, kiedy na tym skraju przepaści byliśmy 5 lat temu, 6 lat temu, kiedy nas już komornik dokonał tej egzekucji. Nawet kiedy nas licytowano, my możemy teraz wyjąć to stare zajęcie komornicze i spojrzymy tak, jeżeli po tamtej stronie była firma windykacyjna, jeżeli uda się ustalić, że my o tym nic nie wiedzieliśmy i mieliśmy prawo nie wiedzieć, bo to poszło na zły adres, tylko że wtedy się na to nie powołaliśmy. Możemy jeszcze dzisiaj spróbować to uchylić, nawet jeżeli to było 10 lat temu, i odzyskać te pieniądze. Oczywiście z licytowanego majątku, z licytowanej nieruchomości nie odzyskamy, bo ona poszła już w obieg. Ale możemy odzyskać pieniądze, które poszły za tą nieruchomość do tak zwanego wierzyciela. Od wierzyciela możemy to odzyskać. Możemy odzyskać koszty komornicze. Możemy uzyskać odszkodowanie za bezprawne zlicytowanie tej nieruchomości oraz utracone korzyści, na przykład jeżeli to była działka, jeżeli to było pole, które dla nas powinno przez te lata rodzić. I ten post jest o tym, żeby nie uważać, że jeżeli jesteśmy na skraju przepaści, to my w tą przepaść musimy koniecznie runąć. Wcale nie. My możemy bardzo często się obronić, tylko nie wpadajmy w panikę. Nie rozpaczajmy, tylko zacznijmy myśleć według tych zasad, które Wam tutaj podaję. A jeżeli nie macie co robić, no to my tutaj w Anulingu właśnie czekamy na takie sytuacje. I bardzo często udaje nam się pomóc. Bo komornik nie oznacza, że klamka zapadła, bo wyrok prawomocny, nakaz zapłaty prawomocny nie oznacza, że klamka zapadła, bo nawet bankowy tytuł egzekucyjny wydany kiedyś przez bank nie oznacza, że klamka zapadła już ostatecznie. Trzeba zawsze podjąć działania, zawsze podjąć obronę albo próbować odzyskać stracony majątek. Nikogo nie stać na to, żeby tracić majątek łatwo albo tylko z powodu niewiedzy. Pamiętajcie o tym, nie poddawajcie się, walczcie. Prawo polskie pozwala wygrać. Ja wiem, że sądami jest trudno. Dlatego mówię, że może być tak, że zrobimy wszystko porządnie, ale to nie wyjdzie. Ale próbę należy podjąć, zwłaszcza, że te próby nie są wysoce kosztowne zazwyczaj. To są próby w mocy samego prawa. Mrówki mnie jedzą. Tutaj niedaleko jest mrowisko. Będę musiał kończyć, żeby nie zostać na tym klifie zjedzonym przez mrówki. Nie dajcie się zjeść windykatorom, nie dajcie się zjeść bankom. Nie ulegajcie stereotypom, że już jest po wszystkim. Walczcie. Tomasz Parol, Anuluj Dług. Z nadmorza, z klifu, w okolicach Darłowa. Powodzenia.